Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających portal muzykuj.com. Ja nazywam się Bolesław Bernacki i jestem przedstawicielem firmy Adam Hall, która jest producentem marki LD Systems. Każdy pewnie marzył o tym, żeby zabrzmieć jak profesjonalne zespoły, które grają na dużych scenach, na bardzo dobrych nagłośnieniach. I nasza firma znalazła lekarstwo na tą chorobę, a to właśnie system, o którym dzisiaj rozmawiamy. Carve 500 TS to nic innego jak mobilny, kompaktowy, wyrównany liniowo system gwarantujący odpowiednie parametry i mocy oraz jakości dźwięku przede wszystkim dla każdego użytkownika, który obsługuje różnego rodzaju imprezy, od tych najmniejszych po nawet całkiem duże występy. System składa się z zestawu satelit oraz subwoofera, jak w klasycznym zestawie. Natomiast cechą wyróżniającą jest właśnie to, że satelity wyglądają jak miniatura prawdziwego zestawu liniowego, które możemy oglądać na każdym koncercie muzycznym. Jednostka centralna, czyli subwoofer, to jednostka, w której zainstalowano końcówkę mocy obsługującą cały system oraz procesor DSP odpowiedzialny za wystrojenie i regulację brzmienia. Ciekawostką jest tutaj fakt, że system kompletnie nie wymaga żadnej zaawansowanej ingerencji z naszej strony czy też poziomu wiedzy, ponieważ jego wystrojenie opiera się na wybraniu konkretnego presetu, który został zaimplementowany w sekcji DSP. Satelity możemy konfigurować w sekwencji od maksymalnego systemu polegającego na, czy składającego się z 6 głośników średniowysokotonowych. Możemy zagrać w ostateczności nawet na jednym głośniku, w zależności od tego, na jakiej wielkości sali gramy. Subwoofer to jednostka oparta o głośnik 15-calowy. Jeśli chodzi o parametry częstotliwości, to schodzimy nawet do pasma 40 Hz, co jest bardzo istotne, natomiast góra to 20 kHz. Sygnał audio podawany na subwoofer doprowadzany jest do systemu satelit poprzez tak zwany Smart Link Adapter, który de facto jest sercem całości pasma górnego. Pozwala on na bardzo prosty montaż głośników na zasadzie wsuwania jak sanki na płozach. Natomiast kwestia zapewnienia odpowiedniego kąta grania systemu jest również zagwarantowana poprzez dwa dedykowane otwory montażowe, w których ustawiamy głośniki w zależności od ich ilości, czyli albo 3, albo więcej niż 3. A to nam gwarantuje odpowiedni kąt transmisji sygnału. Popatrzmy, jakie to proste. Smart Link Adapter, pierwsze ogniwo systemu. Wjeżdżamy na sameczkach, zwalniamy przycisk blokujący i jest głośnik numer 1. I następnie dokładam do tego na tej samej zasadzie głośnik numer 2 i struktura bazowa oparta na dwóch głośnikach satelitarnych jest przygotowana do pracy. Głośniki satelitarne zostały zaprojektowane w dwóch konfiguracjach. Pojedyncza satelita, którą miałem okazję przed chwileczką pokazać, oraz tak zwany moduł DSAT, czyli nic innego jak dwa głośniki satelitarne w jednej obudowie. A dlaczego? Chodzi o to, ażeby przy odpowiedniej wysokości systemu zagwarantować liniowość propagacji sygnału. Jak już wspomniałem wcześniej, ilość głośników satelit równoważna jest odpowiednim programem, który został zaprojektowany w sekcji procesora DSP, a wybieramy to przez proste kliknięcie na tylnym panelu urządzenia. Tak więc zero naszej ingerencji, nikt nam tego systemu nie popsuje brzmieniowo, a zamierzony efekt zostanie osiągnięty. Teraz najważniejsze parametry techniczne, bo to przecież każdego z Was na pewno interesuje. System oferuje moc w postaci zainstalowanej końcówki o wydajności 1 kW RMS w podziale na 700 W przypadające na subwoofer oraz 300 W na głośniki satelitarne.
Szerokość grania to 110 stopni w poziomie oraz 34 stopnie w pionie dla pełnej konfiguracji, podczas gdy jedno pojedyncze ogniwo SAT gra na około 10 stopniach. Na koniec pewne uwagi, które z mojego punktu widzenia są bardzo istotne. Pierwsza to to, że system został całkowicie wymyślony i zaprojektowany przez naszych inżynierów w Niemczech. Nie było takiego poprzednika na rynku w momencie, kiedy zaczynaliśmy z pierwszą wersją tego systemu, systemem Carve 500, opartym o moduł na głośniku 10-calowym. Carve 500 TS jest trzecim wcieleniem po wersji instalacyjnej, która pojawiła się w międzyczasie i pomyślany stricto o muzykach grających żywe imprezy. Dlatego też wyposażyliśmy już w to urządzenie sporo firm w Polsce, między innymi firm rentalowych, które używają go na potrzeby na przykład małych eventów, jak również konferencji. Ogromną zaletą systemu jest to, że naprawdę pakujemy, czy montujemy i rozmontowujemy go w przeciągu minuty, na dobrą sprawę, bez używania skomplikowanych połączeń kablowych. Nie jest on też ciężki, czyli w przypadku problemów z kręgosłupem, które teraz posiada coraz więcej osób i kiedy dbamy o nasz komfort, jest to istotny fakt. Dlatego myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie cechy, jest on warty Waszego zainteresowania, a do przetestowania zachęcam oczywiście w naszych autoryzowanych sklepach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie Was wszystkich. Dostałem to nagłośnienie do testów prawie rok temu, jednak z racji sytuacji obecnie panującej w kraju nie mieliśmy szansy wykorzystać go w terenie. Jedynie kiedy nagrywałem w takim dużym centrum kultury, tam uruchomiliśmy to nagłośnienie, posłuchaliśmy jak ono gra, posłuchaliśmy też tego nagłośnienia w moim studio. Co mogę powiedzieć? Brzmieniowo zestaw ten nie krzyczy do nas. Ta góra jest wyrównana, dół jest bardzo skuteczny, ale mogę Wam o tym opowiadać, co uważam jest troszeczkę bez sensu. Postanowiłem nagrać to na sztuczne ucho. Zobaczymy, jak zabrzmi. Oczywiście to jest tylko nagranie symulujące jakieś warunki. Paczka jest jedna, nie stereo, więc też ma to wpływ na brzmienie. Ale posłuchajcie, miejcie swoje wnioski. Można tam usłyszeć, ile tego dołu jest. Nie dawałem tego dołu na fulla, gdyż myślę, że plastikowe szyby mogłyby tego nie wytrzymać. Ale posłuchajcie. Oczywiście sprawdźcie ten zestaw sami, to byłoby na tyle. Pozdrawiam, na razie, cześć.